Cześć kochani, tu Agnieszka. Kończy się sierpień, więc pora na kosmetyczne podsumowanie, czyli na ulubieńców sierpnia. Będzie dzisiaj o tych kosmetykach z pielęgnacji i może nie tyle z makijażu, co z przełomu pielęgnacji i makijażu, które najlepiej mi się sprawdziły, które w pozytywny sposób zwróciły moją uwagę w ubiegłym miesiącu, więc jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, a trochę tego dzisiaj jest, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, kciuk do góry, kciuk w górę zostawić, kogo co, kciuk. I oczywiście możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, śledzić mnie na Instagramie. O tej subskrypcji to chyba powiedziałam dwa razy, ale to nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj głównie pielęgnację, bo jak wiecie, mnie bardziej interesuje po prostu pielęgnacja. Nasyciłam się makijażem przez ileś tam ostatnich lat, kiedy rzeczywiście ten makijaż był na fali, po czym stwierdziłam, że no tak naprawdę to wszystko mam na do końca życia i wszystkiego nie zużyję, więc czasami coś kupuję, wiadomo, z pielęgnacji, bądź gdzieś jakąś inną drogą dostanę, powiedzmy tak. Ale jednak pielęgnacja moim zdaniem jest ważniejsza, no bo to jest podstawa, jakby nie było. I teraz tak, od czego zaczniemy? Od mycia twarzy. I dzisiaj o dziwo mam dwie rzeczy do oczyszczania twarzy. I będzie, zaraz Wam pokażę, co to jest. Mam piankę i mam cleanser do mycia twarzy. Można by powiedzieć, że żel, ale bardziej tu pasuje, no żel, no dobra, niech będzie, że żel. I teraz plot twist. Tego używam na rano, a tego używam po całym dniu. Pianki, a żelu rano. Dlaczego? Dlatego, że to intuicyjnie zazwyczaj tak jest przyjęte i wszystkie to powtarzamy jak papugi w kółko, że pianka jest delikatniejsza, myjmy nią twarz po nocy, bo wtedy nie zmywamy makijażu i tak dalej i może sobie nie poradzić z resztkami makijażu. Nie wiem, no ja cały makijaż całkowicie zmywam przy pierwszym etapie oczyszczania twarzy, więc u mnie pianka i tak sobie poradzi. No chyba, że musiałaby poradzić sobie z czymś tłustym, z czym by sobie nie poradziła. Ale w każdym razie zacznijmy może od pianki. Nie mam zatyczki, bo ja od razu jak takie kosmetyki, które mają zatyczki, stawiam, żeby je używać, to wywalam zatyczki gdzieś, bo po prostu nie są mi do szczęścia potrzebne. I pierwsze, co tu mamy, to jest właśnie pianka. Nie znam tej marki, to jest jedyny kosmetyk z tej marki, jaki mam. Ona na Jest Stylu, bo to jest koreańska marka, nie ma dużo kosmetyków nawet. Jest raptem kilka tych kosmetyków. Nazywa się 12 Grabs, czyli 12 Grab. Grab to jest łapać kogoś, nie? Ale może jest jeszcze jakieś inne znaczenie. 12 chwytów. Ja bym to tak nazwała. I to jest pianka 200 ml My BHA Foaming Cleanser. BHA 1,8%. BHA, czyli kwas salicylowy, bo w grupie kwasów BHA jest tylko jeden kwas i jest to kwas salicylowy, który docelowo rozpuszcza tłuszcze, rozpuszcza nasze sebum, więc jest to pianka, która ma doczyszczać zabrudzone pory. No i właśnie, to jest bardzo ciekawy kosmetyk, pomyślałam, że Wam ją pokażę. Nie jest chyba też jakiś hiper tani, ale raz, jest bardzo wydajny. To trzeba przyznać, bo ja używam już jakiś spory czas, bo tak naprawdę gdzieś na początku sierpnia chyba wykończyłam żel do mycia twarzy. Tak mi się wydaje, że to było gdzieś na początku sierpnia, musiało być, bo już to tak mi się bardzo odległe wydaje. Żel do mycia twarzy ze Slavii i później właśnie zaczęłam używać tych dwóch kosmetyków. No i właśnie. To jest pianka, która z jednej strony jest oparta na wąkrotce azjatyckiej i mamy tu też madekasozyt, czyli taki jakąś też substancję wyciągano, że tak powiem, z wąkrotki azjatyckiej, czyli ma być to działanie łagodzące, nawilżające. Nie wiem, czy tutaj nie ma czasem też kwasu hialuronowego. I generalnie na początku w składzie właśnie tej wąkrotki jest, z tego co pamiętam, całkiem sporo. Ale mamy też ten kwas BHA, czyli kwas salicylowy, który docelowo właśnie oczyszcza pory. I rzeczywiście jest tutaj 1,8%, ale im dłużej się tego używa, tym bardziej widać to działanie po prostu oczyszczające. Wiadomo, że jest to pianka, nie serum czy nie krem. Piankę zmywamy, nie jest to jakaś intensywna maska. Piankę myjemy nią twarz i zmywamy, więc to działanie jest krótkotrwałe i ono raczej jest widoczne po prostu
przy regularnym, dłuższym używaniu, a nie tak, że umyjecie i o, nie ma, nie ma. Wiadomo, że nie. Pianka jest bezzapachowa. Sama piana, dobra, no wycisnę troszeczkę, żeby Wam pokazać. Sama piana jest taka, taka typowa pianeczka, nie jakoś wielce zbita, ale to też absolutnie nie jest pianka, która się rozpuszcza, tak jakby zmienia w wodę przy myciu. O, widzicie? Ona się zmienia w coś takiego, jak się rozetrze. Później sobie to najwyżej umyję. Więc wiadomo, nakładamy ją na wilgotną twarz i ona ma taką konsystencję, jak ją teraz nałożyłam, trochę nawet powiedziałabym, że kremową. Właśnie, i z jednej strony jest delikatna, bezzapachowa, ale z drugiej strony ona mocno, ale delikatnie doczyszcza twarz. Bo rzeczywiście zauważyłam, że jak na przykład zmywam sobie masło do demakijażu z, jak ta marka się nazywa, kurczę, to co z Sephory dostałam jako jakiś gratis, Inki List, o, to tym muszę umyć dwa razy, bo to jest tłuste, to masło, ono nie emulguje, tym muszę umyć dwa razy, albo dać tego całkiem sporo, a tym mi schodzi tak na dwie pompeczki, a tak naprawdę dwie pompeczki to jest nic, bez żadnego problemu, także to jest dobrze, bardzo dobrze oczyszczająca pianka i wiadomo, można jej też oczywiście używać rano, no bo tutaj nikt nam nie zabroni, w każdym razie jest to kosmetyk mocno oczyszczający, ale bardzo delikatny. Bardzo delikatny. Także taka hybryda dwóch części, które zazwyczaj w jakiejś takiej naszej świadomości, powiedzmy kosmetycznej, na YouTubie są rozdzielane, że mamy i piankę osobno, i mocniejszy żel osobno. A tutaj jest wszystko w jednym i wszystko działa tak, jak powinno, że jest i delikatność, i mocniejsze oczyszczanie. Także myślę, że mogę Wam polecić. Nie jest to jakiś kosmetyk rewelacyjnie tani, ale no jakby co, to u mnie się sprawdza. Może nie tyle polecam, nie namawiam, bo może coś takiego znajdziemy też gdzie indziej u nas bliżej. Ale świetnie mi się sprawdza. Jak zawsze na Jest Style macie 2-5% zniżki na hasło Eselinsta. Zniżka ta łączy się ze wszelkimi innymi zniżkami, kodami na stronie. No, to zawsze Wam mówię, jak pokazuję jakieś kosmetyki z Jest Style. I drugi kosmetyk, tu widzicie wyciśniętą już tubkę, natomiast dlatego, że po prostu uważam, że to jest największy minus tego kosmetyku, to jest The Body Shop i to jest Carrot Wash i to jest Energizing Face Cleanser. Jakie to jest dobre. To jest kosmetyk, do którego na pewno wrócę ponownie. I ja go miałam już w zapasach od długiego czasu, myślę, że z 2 lata sobie tak leżał. I zobaczyłam właśnie u Green Tea, to jest taka pani, która nagrywa na YouTubie, ja jej Denka często oglądam. Ona też różne takie alternatywne marki makijażowe pokazuje, ale ostatnio widziałam też, że dużo bardzo jest o perfumach, co mnie nie cieszy, bo w sumie to mnie tak nie za bardzo interesuje. O, kleją mi się ręce, będę musiała umyć, jak nagram film od tego właśnie. No to mi trochę złuszczy jakieś, nie wiem, pory w dłoniach tłuszczu, nie wiem. No i właśnie ona używa tego, mówi, że jednego za drugim. Jeszcze poleca bardzo masełko do demakijażu z The Body Shop. Też myślę, że spróbuję. To jest rewelacja, słuchajcie. Ja sobie to przelałam do butelki takiej z pompką. To jest gęsty produkt, bo jak tak zrobię, to on no, nie rusza się. Natomiast pobiera się tą pompką i widzę, że spada tutaj poziom w trakcie używania. Mamy tutaj 100 ml i tutaj jak dam jedną pompeczkę, no to jest dużo. Powiedzmy, że to jest bardzo dużo, więc tak pół pompki, wydajny kosmetyk. Tu akurat sobie włożyłam skądinąd do też świetnego żelu do mycia twarzy z Veoli Botanica i to był żel. Zostawiłam sobie właśnie taką butelkę, bo jest po prostu dobra i wygodna. Zaraz Wam powiem, jaki to był żel. On nawilżający, łagodzący żel do mycia twarzy z prebiotykiem, postbiotykiem i ekstraktem z wąkroty. Był świetny. No i właśnie, mamy taką gęstą papkę w pomarańczowym kolorze. To jest żel marchewkowy i on pachnie tak bardzo naturalnie, jak jakieś marchewka z może nie z imbirem. Taki pieprzny, marchewkowy, naturalny zapach, jakby taki korzeń marchewki wyciągnięty z ziemi, albo nawet jak liście marchewki takie, o, jak takie liście marchewki roztarte. Powiem Wam, że świetny kosmetyk. Też ja nie mogę powiedzieć, że on słabo doczyszcza, bo tu Wam powiedziałam, że jest mocniejsze doczyszczanie. Tu jest po prostu mocne czyszczenie, a tutaj jest też mocne,
Ale nie aż tak. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast jest to też kosmetyk ultra delikatny. Może będę to pokazywać, nie tamto, bez sensu. Jest to kosmetyk też ultra delikatny, niepodrażniający, nawet powiedziałabym, że łagodzący. Co mi się w nim podoba? On jest taki trochę nieintuicyjny i może być świetny dla osób, które... Żeby się przekonać do takich kosmetyków, dla osób, które nie lubią kosmetyków, które się nie pienią, bo on się nie pieni. Ale jak myjemy nim twarz, to czujemy, że on jest żel. On się zachowuje po prostu totalnie jak żel. Jest żelem, tylko że się nie pieni. I nie ma takiego uczucia, że może nie myje. Nie, czujecie, że myjecie twarz żelem, że normalnie spłukuje się jak każdy inny żel, który się pieni, tylko nie ma tej piany. Po prostu. Bardzo fajny kosmetyk. Bardzo fajny. Jakbyście sobie jakieś tam zamówienia robiły na Body Shopie, tam są często zniżki, to polecam Wam spróbować pielęgnacji, właśnie choćby w postaci tego cleansera, no bo to jest właśnie taki bardziej nawet... zachowuje się jak żel, czujemy go jak żel, a jest cleanserem. Świetna rzecz, świetna. Także ja na pewno w którymś momencie do niego wrócę, jak będę kiedyś tam jakieś zamówienie robiła na The Body Shopie, ale pewnie potrwa to długi czas, bo jak wiecie bądź nie wiecie, ja mam dosyć spore zapasy kosmetyczne, trochę wpadłam jakiś czas temu właśnie w to takie, że tak powiem, nadmierne kupowanie pielęgnacji, no i teraz po prostu coś tam dokupuję, coś mi tam przybywa, ale jednak staram się tak nie kupować, bo o, spodobało mi się, więc muszę 5 kolejnych opakowań tego samego, a tak miałam wcześniej. Ale, że tak powiem, zostanie w mojej pamięci karot wash na zawsze w mojej pamięci i pewnie do niego wrócę. To było oczyszczanie twarzy. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, to mam jeszcze jedną świetną rzecz. I ja po pierwszym użyciu wiedziałam, że to wyląduje w ulubieńcach. Po prostu wiedziałam, bo jest to tak dobry kosmetyk. I jest to marka Sensu Mare. Dostałam w tamtym miesiącu od nich paczkę i w tym miesiącu od nich paczkę takich kosmetyków, które sobie mogłam wybrać. Na zasadzie PR-u ja mogę je pokazać, mogę ich nie pokazać, ale miałam szansę wybrać to, co chcę. Więc to bardzo mnie cieszy, bo powiem Wam, że no, nie ma chyba rzeczy, która by mi się jakoś stricte nie sprawdziła, a mają świetne kosmetyki. I w ostatnim miesiącu pokazywałam Wam dwa, powiedziałam, że jest jeszcze jeden fajny, ale go Wam nie pokażę, no bo dostałam paczkę, to żeby nie było tak, że o, pokazuję, bo dostała paczkę, ale stwierdziłam, że to jest tak dobre, że ja to Wam pokażę w tym miesiącu. Nie to, co teraz pokazuję, bo to jest z tego miesiąca, ale tak jakby no jest dobre, nie będę się hamować tylko dlatego, że ktoś mi napisze, że dostałam paczkę, to pokazuję. Nie, po prostu są to świetne kosmetyki. Droższe, ale świetne. Polska marka Sensum Mare. I mam tutaj peeling enzymatyczny, delikatny tu się nazywa, delikatny peeling, maska enzymatyczna do twarzy. Jakie to jest dobre, słuchajcie. Seria Algo Pure, czyli zapach tutaj jest ten klasyczny, który mamy w żelu do mycia twarzy, który mamy też w toniku. Mamy tutaj peeling, który zostawiamy na 15 do 20 minut na twarzy. Tutaj jest też napisane, że na szyję i dekolt. Ja używam peelingu enzymatycznego tylko na twarz, bo niewygodnie by mi było się bawić w zmywanie i tak dalej po prostu pod prysznicem. Później. Zresztą ja używam tego rano. Generalnie takich rzeczy powinno się używać wieczorem, bo wieczorem, wiadomo, idziemy spać, nie narażamy się na słońce, ale ja i tak używam SPF-ów, reaplikuję te SPF-y i tak dalej, więc nie straszne mi takie złuszczanie. Natomiast to jest dobry złuszczacz do twarzy. On jest bardzo delikatny, absolutnie nie piecze, bo niektóre takie peelingi troszeczkę dają wrażenie pieczenia. Absolutnie, nie wiem, nie piecze, nie podrażnia. Po prostu nakładacie na twarz taki, znowu się wysmaruje kolejnym żelem i dalej się będę złuszczać. Zaraz mi odpadnie ręka. Smarujecie taki żelik. Gdzie ten żelik jest? Nawet go nie widać, bo on jest taki przeźroczysty. Tutaj. Smarujecie sobie właśnie takim żelem po buziaku. Zostawiacie właśnie na te 15-20 minut i później to zmywamy. I po czym ja zauważyłam jego świetne działanie? To już Wam mówiłam, jak w takim holu ogólnym i tam właśnie pokazywałam Wam te kosmetyki z Sensu Mare i takie pierwsze wrażenia, to mówiłam Wam, że jakoś to miejsce pod nosem to jest miejsce, o którym ja zapominam przy złuszczaniu i do tego stopnia, że mam tutaj takie chropowate pod nosem trochę. No i właśnie, jak zaczęłam to złuszczać, to inny peeling, którego używałam, jeszcze go tam muszę wykończyć, nie dawał sobie z tym rady.
i cały czas ta chrupowatość była. Tutaj po jednym użyciu po prostu gładki nosek od spodu. Także po tym jakby zauważyłam, że on rzeczywiście dobrze złuszcza, przy czym jest bardzo delikatny. To także to jest świetna rzecz i tutaj mamy prawdopodobnie, pewnie, poczekajcie. Mamy tutaj enzym z papai, eksfoliujący ekstrakt z owoców żurawiny i kompleks 5 alg morskich oraz wody z lodowca norweskiego. Te 5 alg i kompleks z lodowca, i woda z lodowca to są takie standardowe składniki, które właśnie charakteryzują całą tą markę Sensum Mare. Także bardzo fajny. Bardzo fajny kosmetyk. Ja zdecydowanie jakbym Wam miała jakiś polski peeling polecić, bo przez kilka przeszłam, to muszę powiedzieć, to ten. Jest najmocniejszy. Może jakoś wyjątkowo tani też nie jest, ale jest najmocniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to na stronie jak zawsze macie zniżkę na hasło Sensum Mare 20. To nie jest moja zniżka jakaś taka współpracowa, tylko to jest zniżka, która po prostu zawsze jest i warto z niej skorzystać, jakbyście coś chciały zamawiać, no bo to zawsze jest taniej, wiadomo, nie? Dobra. I to, co Wam powiedziałam wcześniej, że no nie będę się powstrzymywać, no muszę powiedzieć o czymś, co już mam od dłuższego czasu i tak jakby w tamtym miesiącu mi się nie zmieściło, bo nie chciałam przesadzić, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest tak dobre, słuchajcie. Też znowu tanie nie jest, ale jest dobre. I pokażę Wam od razu dwie rzeczy. Dwa sera również z Sensum Mare. Wiecie co? Oni mają świetne sera. To im trzeba przyznać, że to są sera, przy których widać działanie, które świetnie się zachowują, są bardzo komfortowe, pięknie pachną, no są po prostu świetne. I zaczniemy sobie od tego, o którym Wam nie powiedziałam w miesiącu poprzednim, ale muszę, bo ono jest tak dobre. To jest Algo Pro seria, zresztą tamto drugie też. I tutaj mamy serum ceramidy, 26 składników aktywnych. Znowu, jeżeli chodzi o serię, to jest Algo Pro i to jest serum właśnie z ceramidami, które wzmacnia barierę hydrolipidową. No wiadomo, ceramidy to jest taki budulec pomiędzy cegiełkami naszej skóry. Nadaje sprężystości. Co tutaj jeszcze? 25-26 tych składników aktywnych. Skóra jędrna, gładka, nawilżona. Oj tak, słuchajcie, to jest rewelacyjne serum na dzień. To jest rewelacyjne serum na dzień, które ratuje mnie, jeżeli używam na przykład jakiegoś toniku, który jest trochę bogatszy, bo ono jest chyba najlżejszym serum ceramidowym, z jakim miałam do czynienia, a miałam z różnymi do czynienia, polskimi również, które też lubię, ale ono jest idealne na dzień. To jest serum takie kremowe, kremowo-emulsyjne, no taki myziaczek. Bardzo przyjemny, elegancki taki zapach. To jest taki, oni mają te zapachy wszystkie ładne, takie kojarzące mi się ze spa z taką wysoką jakością. No jest to marka premium, jakby nie było kosmetyków naturalnych. I to jest serum, które cudownie nawilża skórę. Ono pięknie nawilża, łagodzi, tak odżywia skórę twarzy, szyi i dekoltu. I przede wszystkim, co jest dla mnie bardzo ważne, mamy tutaj te ceramidy, ten budulec, ale serum jest tak lekkie, że ono domyka pięknie, jak jest jakiś bogatszy troszeczkę tonik, że pięknie się wchłania, skóra jest taka, dotykacie skóry twarzy po tam paru minutach i on jest wchłonięte, ono jest wchłonięte to serum, więc ja je uwielbiam, jest rewelacyjny pod makijaż, nie sprawia, że makijaż jakby spływa, nie sprawia też, że na przykład później krem się gorzej wchłania, jest świetna, bardzo Wam polecam, jakby co. Superowe. Wysoce regenerujące, odbudowujące. Bardzo dobre serum. Także ode mnie ma kciuk, kciuk w górę. I drugie serum, które również sprawdza mi się rewelacyjnie. W ogóle na pewno jeszcze spróbuję innych serów. Innych serum z Sensum Mare. Jestem ciekawa, wiecie czego? Tej takiej podstawowej, chyba pierwszej ich serii. No ale to zobaczymy. Na razie muszę pozużywać to, bo tutaj mamy chyba 6 miesięcy od otwarcia w tym ceramidowym. Trzeba zużyć. I tutaj w kolejnym też jest 6 miesięcy, więc muszę sobie najpierw te pozużywać. Mamy tutaj serum, tym razem peptydowe. I jeżeli chodzi o peptydy tutaj, to mamy potrójne, tak jakby potrójne działanie peptydowe. Mamy peptyd argireliny, który jest moim ulubionym peptydem, tak naprawdę, bo on jest peptydem biomimetycznym, o ile dobrze pamiętam, to się tak nazywa, botox-like, czyli
tego serum używam na noc. Nakładam, nic innego nie używam, słuchajcie, do tego serum. Ewentualnie wodę różaną tylko pod spód, żeby się wchłonęła, ale żadnych innych, a to zaraz Wam powiem dlaczego, kosmetyków. I używam go na noc. Próbowałam też na dzień, ale ono już jest troszeczkę bogatsze i ono by się sprawdziło też na dzień. Natomiast no, peptydy lepiej po prostu jest używać sobie na noc, nie? Wiadomo. Mamy tutaj argirelinę, czyli peptyd Botox-like, który sprawia, że te drobne, jakby mimiczne zmarszczki, one się wypłycają, mięśnie są lekko, powiem to mało profesjonalnie, troszkę są sparaliżowane, ale rozluźnione przez to i te zmarszczki jakby się spłycają wizualnie. Wiadomo, że jest to peptyd, który tak jakby działa docelowo, on działa ad hoc, on działa od razu i to po nocy widać. Od razu po nocy ta twarz jest gładsza, taka wypełniona, natomiast no, trzeba tego używać regularnie. Natomiast, jeszcze jedno natomiast, działanie długoterminowe, moim zdaniem trochę argirelina też ma, no bo jeżeli przez długi czas te mięśnie są rozluźnione, no to tak jakby one w tym czasie rozluźnienia nie pracują, nie tworzą zmarszczek, nie pogłębiając ich, nie? Więc tak jakby mamy tutaj działanie i od razu, i długoterminowe. Mamy też tutaj peptyd miedziowy, słuchajcie. Jest peptyd miedziowy, już teraz nie pamiętam, poczekajcie chwilę, przyniosę pudełeczko, bo mam na pudełeczku procentowo. O. Specjalnie sobie tutaj zachowałam i słuchajcie, zapomniałam. Mamy 3%, jeżeli chodzi o tą argirelinę, to mamy tutaj 3%. Mamy heksapeptyd 11 w stężeniu 1% i tu z kolei mam rodzaj peptydu, który wpływa na syntezę kolagenu i poprawia, ja widzę, jędrność, elastyczność skóry, wygładza ją i poprawia owal, tutaj jest napisane. I mamy peptyd miedziowy w stężeniu 0,5%. I to jest peptyd sygnałowy, no też właśnie ujędrnia, uelastycznia skórę. I jeżeli chodzi, tu widzę, że jeszcze redukuje zaczerwienienia i wygładza. Jeżeli chodzi o peptyd miedziowy, to jest to taki mało zbadany peptyd. I dużo jest informacji sprzecznych w internecie na temat tego peptydu, a ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy coś, co nie wiemy do końca, jakie jest tak naprawdę, to najlepiej zminimalizować możliwość jakiejś interakcji. Bo peptydów miedziowych nie użyjemy z witaminą C. Peptydu miedziowego, znaczy peptydów, peptydu miedziowego nie użyjemy też z kwasami. I z chelatorami, właśnie są opinie, że z chelatorami albo można, albo nie można. Bo generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy peptyd miedziowy, to co najmniej na pół godziny zostawiamy go, żeby on zaczął działać, żeby zaczął pracować. No i właśnie, niektórzy mówią, żeby nie używać kosmetyków z chelatorami na peptyd miedziowy, bo po prostu chelatory wyłapują miedź i to sobie nie działa, ale niektórzy mówią, że tak naprawdę, jeżeli formuła kosmetyku jest skomponowana dobrze, to się nie ma prawa wydarzyć, bo po prostu tak jakby ten peptyd sobie już zadziała i jak nałożymy te chelatory, to nie wejdzie w reakcję. Jeżeli mamy dwa kosmetyki, które mają jakby taką, ciężko mi to tłumaczyć, taką pulę, wiecie, tu mamy pewne składniki połączone ze sobą i tu pewne połączone ze sobą i one nie mogą wejść w reakcję między sobą, bo one już są tak jakby pozwiązywane tutaj w swoich własnych tych formułach. To jest drugie podejście, że tak nie powinno być i że spokojnie można nakładać właśnie inne składniki czy chelatory. Ja wychodzę z założenia, że nie wiem komu wierzyć, więc najlepiej używać tego solo, jedynie z czymś totalnie czystym, takim jak woda różana. Ja używam tej wody różanej z Make Me Bio. Spsikuję sobie twarz, szyję, dekolt, czekam aż mi się całkowicie to wchłonie, czekam jeszcze chwilę i dopiero nakładam to serum. Jeżeli chodzi o nie, to ono z kolei jest serum niebieskim, ze względu właśnie na zawartość tutaj peptydu miedziowego. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo peptyd miedziowy daje właśnie taki kolor, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma kolorantów. Zapach jest również bardzo przyjemny, a nie wiem, czy to jest ten sam zapach w tym serum i w tym. Nie jest, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Zapach jest tak totalnie neutralny, bardzo przyjemny. To są kosmetyki perfumowane, że jakoś nie zwracam po prostu wielkiej uwagi. Co jeszcze mamy
W tym serum mamy tutaj jeszcze ektoiny, mamy kompleks fosfoceramidowy, sterole z granatu, 5 alg morskich, olejowy kompleks morski, trehaloza nawilżającą i tokoferol, czyli witaminę E, czyli witaminę młodości, którą tutaj też taki tip dla Was, dobrze jest używać z witaminą C, bo one wzajemnie działają synergicznie i się wzmagają, ale nie wzmagają w taki sposób, że zwiększają swoje działanie drażniące, na przykład witaminy C, tylko podbija jeszcze te pozytywne efekty witaminy C. Tak Wam trochę tutaj poopowiadam dzisiaj. Kosmetologiem nie jestem, ale wiecie, no ja się kosmetykami dłuższy czas zajmuję, interesuję się, ja czytam, szukam informacji, szukam też takich specjalistycznych jakichś artykułów i tak dalej, co które marki mówią, zagraniczne również na temat tych połączeń. Także bardzo fajne serum, bardzo fajne. Bardzo fajne są te oba sera. Nie potrafiłabym, słuchajcie, chyba wybrać, który mi się bardziej podoba. Ciężko powiedzieć. To ma takie, peptydowe ma to takie działanie, że to widać, że to czuć, że i tak dalej, ale to też ma takie działanie i to jest lżejsze jeszcze, bo to właśnie jakie daje solu, to ja go daję tak dosyć sporo, ono się częściowo wchłania, ale częściowo jeszcze tak troszeczkę zostaje na twarzy, więc nie potrzebuję też kremu do niego. Nie wiem, które. No oba są świetne, kurde, oba są świetne. Także przeszliśmy przez sera do twarzy. Teraz jeszcze jedna rzecz do pielęgnacji. SPF po prostu. I ja Wam już robiłam zajawki, że ten SPF jest... Dałam go dzisiaj w ulubieńcach. Ja go nienawidzę, ale go też uwielbiam. Nie potrafię Wam tego wytłumaczyć. Musiał się tu pojawić. Myślę, że może być ciekawy. Dlaczego go nienawidzę? Na początek Wam powiem. Bo jest to filtr mineralny, który bieli. I jedziemy z filtrem teraz. Mam nadzieję, że mi ręce nie poodpadają. Pokażę Wam. Zaraz Wam powiem, co to jest, bo nie powiedziałam. Jest to filtr mineralny, który bieli. Seria Madagaskar Centella Skin 1004. Czy tam Skin Angel Airfit Sun Cream Plus SPF 50 PA 4 plusiki. No i tutaj mamy wąkrotkę azjatycką oczywiście, no bo jak Centella to jest ta seria, koreańska marka zresztą, z wąkrotką azjatycką. Za co go nienawidzę? Za... Teraz go nie czuję, ale zapach jest taki niezbyt przyjemny, jest bardzo delikatny, ale niezbyt go lubię. Nienawidzę go za to, że bieli. On, czekajcie, tutaj może nie być tak dobrze widać, bo ja już tu 100 tysięcy rzeczy miałam. W każdym razie bieli, no po prostu bieli, twarz jest wybielona, jak się go nałoży. Nie lubię go też za bardzo za konsystencję, bo on jest taki niby kremowy, ale taka pasta trochę. Nie za bardzo lubię go za to, że on zastyga na twarzy i robi taką po prostu maskę ochronną. Ale z drugiej strony uwielbiam go za tę maskę, bo on absolutnie się nie ściera w ciągu dnia. Tak jakby on jest na twarzy. On, za co jeszcze go nie lubię i lubię, że to, że on jest na twarzy, ja wiem później, dużo później, jak go zmywam, dlatego, że jego jest ciężko zmyć. On tak mocno przywiera do twarzy, że jego jest ciężko zmyć. Dają sobie z nim radę masła. Olejki sobie z nim nie dają rady. Olejki, można ewentualnie go zmywać też płynem micelarnym, ale płyny micelarne jednak trochę słabiej doczyszczają niż olejki czy właśnie masła. I on się trzyma na twarzy. No ja nie, ja bym to porównała, jak macie zwykły lakier do paznokci i lakier hybrydowy. Jak macie filtr do twarzy, SPF czy tam do ciała i macie nagle tutaj z wąkrotką azjatycką ze Skina 1004. No to jest jakiś kosmos. I wiecie, co jest niesamowite? Ostatnio opowiadałam Wam, nie wiem czy w ulubieńcach chyba też, o tym sprayu takim utrwalającym Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Filter bodajże. Tak to się nazywa, który utrwala makijaż na mur beton. I ja nie musiałam go używać, jak używam tego filtra, ponieważ on, do niego tak się makijaż przykleja, on zostaje lekko lepki, ale się nie rozciera. Do niego się tak przykleja makijaż, on jest taką bazą pod makijaż, że makijaż przez kilka godzin w ogóle się nie wyświeca. Makijaż przez większość dnia on się nie wyciera. Wiadomo, jakbym potarła gdzieś mocno twarz, no to by się starł, może. On jest
Wodoodporny. Jak macie coś naprawdę wodoodpornego, to on jest naprawdę wodoodporny. Niesamowicie wytrzymały. Niesamowicie. Tak zaczynam się zastanawiać też. Nie powoduje u mnie żadnych jakichś, wiecie, niedoskonałości. Nie zapycha mnie to na pewno, ale mam wrażenie, że ja troszkę go czuję, że on jest na twarzy, że jest jakaś taka warstwa nie tyle zatykająca twarz, co... No to naprawdę, jakbym miała nałożoną jakąś taką maskę wodoodporną. Bardzo dziwny kosmetyk. I też trochę może być problematyczny właśnie przez to, że bieli, bo ja widzę to wybielenie, nawet jak nałożę podkład. Ale w sumie przyszedł mi z pomocą puder, który jest dla mnie trochę za ciemny i wyrównuje mi po prostu ten koloryt. I używam pierwszy raz od bardzo dawna trochę też bronzera takiego ocieplającego, żeby sobie z tym poradzić, bo ja w te klocki tak nie za bardzo. Ja filtry mineralne, no ogólnie ich nie lubię, ale ten ma takie cechy, że jest niesamowity po prostu. Dlatego chciałam Wam pokazać. Z jednej strony go nienawidzę, a z drugiej strony jest świetny. Także taki dziwolążek. Po prostu. I kolejna rzecz, słuchajcie, tu już przechodzimy do tematyki włosowej. Jest to maska do włosów. To jest, jakby to ładnie powiedzieć, kolejnym kosmetykiem jest maska do włosów. Mam tutaj z Look Fantastic z boxa miniaturkę 50 ml. Maska nawilżająca Color Wow plus Chris Appleton. To jest jakiś tam fryzjer gwiazd. I właśnie oni wypuścili maskę, która nazywa się Money. Bardzo chwytliwy marketing. Masz wyglądać, jakbyś wyszła z najlepszego salonu. Włosy lśniące, drogo wyglądające. Drogo wyglądające. Takie wiecie, jak wyglądać na bogato, jak są takie filmy na YouTubie, jak wyglądać bogato. No to tu jest maska z tym marketingiem. Jak sprawić, żeby Twoje włosy wyglądały, jakbyś była bardzo bogata. No cóż, czy moje włosy wyglądają jakbym była... Nie, dzisiaj, w sumie dzisiaj, wczoraj miałam włosy. Wczoraj jej nie używałam. Wczoraj używałam maski z Mavavo, która też jest świetna. Za 50 zł maski z Mavavo też są świetne. Natomiast tutaj pełnowymiarowe opakowanie kosztuje najtaniej 190 zł około widziałam. Więc 250 chyba mililitrów. Więc jest to... droga maska, powiedzmy sobie wprost, dlatego ja nie namawiam, słuchajcie, bo tak jak powiedziałam, są inne maski, które są tańsze i mogą dać fajny efekt. Ja ją dostałam w boksie, no więc sobie zużywam. Maska nawilżająca, która rzeczywiście te włosy nawilża bardzo dobrze, która z tym blaskiem to tam nie wiem, no błyszczą się te włosy. Na blondzie to tak nie widać tych blasków, powiem Wam szczerze. Dużo łatwiej zobaczyć i też dużo łatwiej tym wszystkim włosom maniaczkom z ciemnymi włosami czy ciemniejszymi od blondu pokazać tą różnicę i ten błysk, nie? No bo tam, gdzie macie ciemne, to macie ciemny włos i nagle duży kontrast z błyskiem. No na blondzie tego tak nie widać po prostu. Mogę Wam tak pokazać, jak wyglądają moje włosy. Czy one się jakoś wielce błyszczą? Nie wiem. Błyszczą się po prostu. Natomiast maska bardzo dobrze włosy, tak jak powiedziałam, nawilża. Absolutnie ich nie obciąża. To mi się podoba, bo maski nawilżające właśnie takie humektantowe kojarzą mi się z tym, że włosy u mnie są obciążone po prostu. Że są takie przyklapnięte, że są za ciężkie, a ja lubię włosy, które jednak są odbite u nasady. No dzisiaj, tak jak mówię, co innego miałam, ale robiłam sobie też wczoraj pierwszy raz takie, to nie jest wcierka, tylko taka jakaś kuracja. Kupiłam właśnie też z Mavavo, bo kiedyś tam pokazywałam Wam zamówienie, kupiłam, bo zmieniali etykiety, coś tam, w ogóle jakieś tam zmiany były i wyprzedawali te starsze opakowania. I kupiłam sobie takie coś dziwne, co jest z takim dzióbkiem i się leje, to jest trochę jak jakaś wcierka, ale to się nazywa jeszcze inaczej. Nieważne, w każdym razie wczoraj to sobie nałożyłam na skórę głowy, żeby zobaczyć, jak będzie na mnie działało. I mam wrażenie, że przez to troszkę jednak włosy mi dzisiaj bardziej przyklapły po prostu. Natomiast także ja nie jestem dzisiaj reklamą tego kosmetyku, ale jak widziałyście mnie w ostatnich jakichś tam filmach i tych włosów jest tak dużo, jest tak, wiecie, są odbite u nas sady, falują się i tak dalej, no to była właśnie, to był efekt tej maski. To mi się najbardziej w niej podoba, że ona absolutnie nie obciąża, a nawet dodaje objętości. Mamy tutaj jakieś algi w składzie, które właśnie mają dodawać tutaj looks texture, o, tak to nazwijmy.
Marine Active to Hydrate, Renew Elasticity. No, z tym Renew Elasticity to ja bym się zgodziła. No, wszystko właściwie, co tutaj, że tak powiem, jest napisane, healthy looking, to ja się zgodzę oprócz tego błysku, bo ja go u siebie po prostu nie zauważam na jasnych włosach. Jest też piękny zapach. Piękny, taki algowy, morski, cudowny zapach. Ekstra. Także być może kiedyś się skuszę. Ach, ładnie pachnie. Być może kiedyś się skuszę. Ona jest też wydajna, bo ja jej używałam, właśnie nie pamiętam, czy dwa, czy trzy razy. Wciąż jest w tym opakowaniu malutkim. Ja też nie używam bardzo dużo maski. Używam takiej, wiecie co, kurczę, ciężko mi powiedzieć. Tak, taką gulkę, taką... No nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Jak piłeczka do ping-ponga. Powiedzmy taką ilość, no to nie wiem, jak Wam to inaczej powiedzieć. Taką ilość, powiedzmy, że używam na moją długość włosów. No i jeszcze tutaj jest i jest, chociaż tak teoretycznie to powinno się skończyć. Może opakowanie jest ciężkie. Czekajcie, postukam. O, jest jej jeszcze pewnie gdzieś tyle. Bo jak sobie stukacie, jak zmienia się dźwięk na taki głębszy, cichszy, znaczy, że tam jeszcze jest kosmetyk. A tu gdzie jest puste, głośniej stuka. To fajny sposób wyczaiłam u Red My Lips Art, kiedyś pokazywała. I ostatnia rzecz na dziś to jest też coś, co Wam pokażę, ale absolutnie Was nie namawiam, bo też jest to kosmetyk drogi. I uważam, że na pewno można znaleźć tańsze i równie dobre, choćby, powtarzam to jak litanie w kółko, peeling do ust z Paese Nano Revit, który doskonale nawilża, no ale jest peelingiem. Natomiast słuchajcie, Dior Lip Glow, to się nazywa Color Reviver Balm. Balsam do ust z Diora kosztuje 200 zł i kiedyś tam w przypływie chcą coś takiego bardziej luksusowego. Kupiłam sobie balsam do ust. Co prawda oczywiście ze zniżką, bo jak na Sephorze to kupuję, to tylko jak są te zniżki 23, 20, 25%. I kupiłam sobie balsam. Piękny jest. To już zaczynając od tego, że estetycznie jest przecudowny. Ja go sobie noszę w tym moim takim etui, które mam przy kluczach, które wielokrotnie Wam pokazywałam. Etui takie właśnie idealnie mi się mieszczą, balsamy do ust, można by tam też jakiś gaz pewnie dać, ktoś tam kiedyś pisał, jak pokazywałam to etui, ale właśnie dla mnie to jest idealne rozwiązanie, bo ja zawsze miałam porozwalane, jak ja mam 30 torebek powiedzmy, miałam porozwalane te pomadki, ja ich wiecznie szukałam. Jak zostawiałam w samochodzie, bo też tak próbowałam, no to byłam gdzieś i było mi potrzebne, a była w samochodzie. Jeszcze mi się roztapiały w tym samochodzie. Więc jak wyczaiłam takie etui, to sobie kupiłam i teraz zawsze noszę w nim właśnie balsamy do ust. I ja mam tutaj kolor chyba 01, tak mi się wydaje. 01 taki różowy, bo to jest balsam, który również nadaje kolor. O, coś mi się zrolowało na ręce, za dużo tutaj ponakładałam wszystkich tych... A, to chyba... nie. Nie wiem, co tutaj się... A, wiecie co, to ten peeling. Muszę się streszczać, bo mi wyżre rękę. Tak, zaczynają mi się tutaj te wszystkie kosmetyki, widzę, rolować. Tak, i to jest coś takiego. To jest balsam. Och, wyostrz się, no popatrzcie. Balsam do ust z takim lekkim połyskiem i w różu. On nadaje bardzo, bardzo delikatny kolor, ale powiem Wam, że... jest rewelacyjny. On doskonale nawilża usta. Ja go Wam pokazywałam chyba w holu kosmetycznym, czy tam w jakimś ogólnym takim holu, gdzie też pojawiły się kosmetyki i mówiłam, że wydaje się fajny. No i jest bardzo fajny. Powiem tak, no jest to rzecz droga, ale ja nie wiem, czy ja do niego nie wrócę, jak zużyję ten, bo no nie ukrywam, łapię się trochę na ten marketing, że to jest takie ładne, no że to jest Dior w ogóle, luxury i tak dalej. Ale rewelacyjnie usta nawilża, uspokaja, rzeczywiście jak na przykład noszę takie trochę wysuszające matowe pomadki, jak gdzieś tam nagrywam i już czuję po kilku godzinach, że te usta są takie trochę bardziej spierzchnięte.
Myziu, byziu, byziu po ustach tym balsamem i wiecie co, uspokaja się wszystko. Ja go nakładam też właśnie na pomadki. On jakby co, można nim rozpuścić też matową pomadkę i sobie zetrzeć, użyć jako takiego balsamu do demakijażu i później go nałożyć. I to wszystko jest takie później nawilżone, bardzo fajny kosmetyk, doskonale nawilżający, naprawdę doskonale nawilżający kosmetyk, a to jest dla mnie najważniejsze w balsamach do ust. Tak jakby, jak ja musiałabym, nie wiem, raz za razem używać balsamu do ust, to nie jest dla mnie balsam do ust, ja go wyrzucam, bo on się nie nadaje. Ja lubię właśnie balsamy do ust, czy na przykład ten peeling z Nanorevit, które nakładam i one na godziny dają mi to nawilżenie. One nawet jak znikną już z ust, to zostawiają usta nawilżone. Dla mnie tylko takie się liczą i on rzeczywiście taki jest. Także przypuszczam, że się skuszę na niego jeszcze. Byłam kiedyś w Sephorze i próbowałam się dowiedzieć, czy te wkłady są wymienne, bo w pomadkach z Diora tego typu wkłady są wymienne, można sobie dokupić. I przymierzałyśmy nawet tester do tego, ale niestety nie, nie. Pani powiedziała, że no może jeszcze kiedyś zrobią, no może kiedyś zrobią, to by było super, bo to by zostawało, tylko by się dokupowało tę część mniej plastiku. No ale na razie tak nie jest i chyba w którymś momencie, jak właśnie wykończę ten, skuszę się po prostu jeszcze na inny kolor. Tam mają też taki czerwony, co tu jest tak dziwnie, aha, dobra, mają też czerwony, to może dawać fajny efekt. Różne kolory są, także ten daje właśnie taki bardzo delikatny, ładny, różowy kolorek. Kocham, kocham, kocham. Także kocham tak naprawdę wszystko, co Wam dzisiaj pokazałam. I jak zawsze, spróbuję wybrać jedną rzecz, którą kocham stąd najbardziej. Myślę, że będzie to jednak to ceramidowe serum. To też kocham. Jak mówię, że kocham to, to czuję się, jakbym zdradzała to. Ale naprawdę, chyba tak. Tutaj dla mnie ważna jest ta wchłanialność. Także chyba to. To jest dzisiaj kosmetyk numer jeden. Ceramidowe Algo Pro. Sensum Mare, ale wszystkie są rewelacyjne. Także mam nadzieję, że ten film się Wam podobał, że miło spędziliście ze mną czas. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!